Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Za chwilę, 13 w piątek, tak się składa, że nad miastem naszym zawodzą roboty. Miło mi, że zechcieliście tutaj przyjść. Witam wszystkich nauczycieli, przede wszystkim uczniów. Chciałbym przedstawić pana profesora Piotra Brzecioniarza z Politechniki Wrocławskiej, pana Jacka Kujawę z firmy Cube i pana Arkadiusza Ślepionę z Biskupca Zespołu Szkół. Tutaj głos, myślę, że oddam na głos chwilę moim zastępcy, który tutaj generalnie to organizował i za chwilę zaczniemy pokazać. Dzień dobry Państwu. Jakby ideą tego spotkania jest rozpropagowanie robotyki i całej nauki cyfrowej wśród młodzieży. Okazuje się, że po kilku rozmowach dochodzimy do przekonania, że tego typu zajęcia nie są ograniczone ani wiedzą, ani wiekiem. Wręcz przeciwnie. Dzieci młodsze tym chętniej się tym zajmują. Stąd idea wprowadzenia do gimnazjów, do szkół podstawowych, do przedszkoli tego typu zajęć, tego typu zainteresowań, idea propagowania tego typu wiedzy i stąd wizyta panów u nas. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora z Politechniki. Proszę bardzo. Kto ma komórkę? Wszyscy mają? To wy już jesteście w XXI wieku. Bomba. A kto widział film? Kto widział film Gwiezdne Wojny? A kto widział interaktywne zabawki? Że się głaszcze pieska, a on rusza ogonem. Czyli, że wy rozumiecie, którą stronę zmierza świat. Nie wiem, czy wy wiecie, że nie ma znaczenia, gdzie kto mieszka. Że dzisiaj w dobie internetu można mieszkać na samym końcu puszczy i robić to samo, co ludzie robią w Warszawie. Taka jest prawda. I wy wszyscy musicie w to uwierzyć. Ja przyjechałem tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że to jest możliwe. Myśmy już dużo rzeczy w Polsce zrobili i teraz na skutek zaproszenia władz myśmy przyjechali, żeby wam to wszystko powiedzieć. I powiedzieć, chodźcie z nami. Dzisiejsze spotkanie będzie miało dwie części. Najpierw ja troszkę poopowiadam o robotach, ale chciałbym, żebyście byli aktywni. Chciałbym, żebyście nie tylko mnie słuchali, ale też mi odpowiadali. A później będziemy się zastanawiali, w jaki sposób to wszystko wdrożyć na dużą skalę. Mało tego, ja mam taki pomysł, żeby naszą piękną miejscowość, w której nie byłem 20 lat, a dzisiaj przejeżdżałem i nie poznałem, żeby waszą piękną miejscowość w jakiś sposób wyróżnić, żebyście wy byli po prostu najlepsi. A że jest to możliwe, to przekonacie się za 20 minut. Gdzie dzieci bawią się robotami? Dzieci robotami, jeżeli oglądacie telewizję, wszyscy oglądają telewizję, to wiedzą, że dzieci bawią się głównie w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Korei. Nasi studenci z Polski odnoszą sukcesy zjeżdżania do Stanów. Nasi studenci z Polski na mistrzostwach w Wiedniu pokonali wszystkie drużyny z Europy. Tacy dobrzy są Polacy. My we Wrocławiu mamy Ligę Robotów. Do Ligi Robotów należą te szkoły, które się do tego zapisały. Czyli szkoła walczy ze szkołą, nie tylko na boisku piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, ale również w zakresie robotów. Kiedyś mi mówiono, no dobrze, ty jesteś z tego miasta, więc masz pas do uczniów.
i spotkałem panią dyrektor Kasperską i pani powiedziała, niech pan przyjedzie do biskupca, do mnie, do Węgorza. I spotkałem pana Arka, który jest tutaj ze mną. I pan w to uwierzy. Tak jak mam nadzieję, że uwierzą ci nauczyciele, którzy tutaj są z nami dzisiaj. Dwa lata temu, pan też się zastanawiał, czy da radę biskupcu to zrobić. Dzisiaj się już nie zastanawia. Dzisiaj pokażę wam, co oni robią. A więc to hasło od przedszkola do liceum, razem z robotami, postaramy się realizować razem z wami, jeżeli będziecie chcieli. Ale najpierw chciałem się dowiedzieć, czy wy sobie wyobrażacie, gdzie może znaleźć zastosowanie to robot? Proszę bardzo. W fabryce na przykład. W fabryce. Na przykład co robi? Buduje samochody. Buduje samochody. Są takie fabryki na świecie, w Korei, gdzie nie ma ani jednego robotnika, gdzie wszystko robią roboty. Widziałem taką fabrykę. Największa trudność była z tym, że trzeba było kluczem przykręcić siedzenie. Tam było bardzo mało miejsca i trzeba było wąski klucz włożyć. Cała fabryka pracuje 24 godziny na dobę, dzień i noc i nie ma tam ani jednego człowieka. I ta fabryka składa samochody. Taka jest przyszłość. Jakie jeszcze zastosowania? Proszę bardzo, łapki do góry, proszę bardzo. Robot pojawia się tam, gdzie są trudno dostępne miejsca, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Na przykład jak są reaktory atomowe, jak jest tsunami, to wtedy bardzo dobrze jest posłać robota. Tak samo i podziemie, tam gdzie jest górnik, gdzie się coś zawali, gdzie są małe szczelinki, tam człowiek nie wejdzie, ale wpuści robota i tam robot będzie wykonywał swoją pracę. Będzie pokazywał albo będzie też pomagał ludziom. Co jeszcze? Proszę bardzo. W kosmosie, kapitalna sprawa. Przecież wy macie w tej chwili kilkanaście lat najwięcej. Przecież wy, jak będziecie w moim wieku, to będziecie podróżowali. Tak jak my podróżujemy do Hiszpanii, czy do Francji, czy do Niemiec, to wy będziecie wsiadali w statek kosmiczny i będziecie lecieli w przestrzeń. I tam w przestrzeni kosmicznej będą roboty wam wszędzie potrzebne, bo one ułatwiają życie w kosmosie. Proszę bardzo, może dziewczynki coś wymyślą jakiegoś robota. W domu przydałby się robot do czegoś? Do czego? Do czego? Do prasowania? Do zmywania. Rozumiem, zmywarki to jest sprawa oczywista. Takie zmywarki to już wszędzie w tej chwili są. Natomiast dobrze byłoby, żeby taka zmywarka sama jeszcze zbierała wszystkie talerze i potem je rozkładała z powrotem do kredensu. Czyli widzicie, jest początek zrobiony, ale te przyszłe zmywarki będą inne niż te, które są w tej chwili. Widzę, że ty jesteś jakimś dobrym robotykiem, bo ty masz myśl, żeby pomyśleć. Jaki następny pomysł? Odkurzacze. Widzicie w telewizji takie odkurzacze, nazywa się iRobot, amerykańska firma, która pierwsza to zaczęła robić. Produkują w milionach sztuk i mnóstwo domów ma tego typu odkurzacze. A czy w gospodarstwie rolnym do czegoś mogą służyć roboty? Do zagrabiania trawy, mogą do siana. Do dojenia krów mogą służyć, czy nie? Robiliśmy takie badania, mianowicie chcieliśmy stworzyć robota, który będzie całkowicie eliminował człowieka przy obsłudze krów. I wiecie, gdzie był największy problem? Musieliśmy nauczyć krowy, żeby same szły do dojenia. W związku z tym wybraliśmy dużą krowę, a za nią szły małe krówki, jałówki i one chodziły za mamusią i nauczyły się w ciągu roku same przychodzić do dojenia. I w tej chwili mamy takie krowy, które idą same i po prostu przychodzą i czekają, aż się wydoje. To wszystko da radę zrobić. Proszę bardzo, jaki masz pomysł? Głośno. Do zbierania żniw.
Super. Zbieranie wszystkiego, co tylko jest na polu. Przecież nikomu się nie chce ciężko pracować. Jak widzicie na starych filmach, jak ludzie przychodzili z sierpami i coś robili. Potem pojawiły się maszyny konne, potem pojawił się ciągnik, a dzisiaj puszcza się maszynę i ta maszyna pracuje dzień i noc, sterowana jest GPS-em z góry i zbiera wszystko, co jest na polu. Mało tego, rano dostajemy wydruk, w jakiej części pola, jak wysokie były plony. To wszystko jest zrobione w rolnictwie. Czyli popatrzcie, robot będzie... Jeszcze jest jedno zastosowanie, o którym z przyjemnością powiem, mianowicie autonomiczne samochody. Widzieliście w telewizji autonomiczne samochody? Samochody, które same jeżdżą? Pani widziała, proszę bardzo, panią. Na przykład Tesla. No, była pani w Stanach Zjednoczonych? Raz. Ale była pani w Kalifornii? Byłem w tej fabryce w San Francisco. Byłem w firmie Tesla. Oglądałem samochody, które same jeżdżą. Mało tego. Ja uwierzyłem, że takie roboty można zrobić w Polsce. I w roku 2012 razem ze studentami zbudowaliśmy sam pierwszy polski pojazd autonomiczny. Wzięliśmy po prostu Toyotę Yaris, zaopatrzyliśmy Toyotę Yaris we wszystkie czujniki i puściliśmy je na drogę. Tak więc nie tylko Tesla robi takie samochody, ale my również w Polsce też jesteśmy w stanie to zrobić. Po prostu ci, którzy to robią, uwierzyli, że tak jest naprawdę. I teraz ja przyszedłem tutaj po to, żeby was wszystkich przekonać do tego, że każdy z nas, każdy z was będzie żył w otoczeniu robotów. Jeżeli chcecie znaleźć miejsca pracy w przyszłości, to musicie orientować się w tą stronę. Nie wszyscy z was będą konstruktorami robotów, ale dobrze jest wiedzieć, jak robot działa, jak współpracuje z człowiekiem, jak się buduje robota, jak się eksploatuje robota, co się robi, jak się popsuje, jak się programuje robota. To jest wasza przyszłość. Jeżeli nawet nie wierzycie dzisiaj w tej chwili, to uwierzycie za 10 lat. Jak będziecie dookoła siebie mieli pełno robotów i dobrze byłoby, żeby to były przynajmniej częściowo polskie roboty i żebyście wiedzieli, jak tym wszystkim się posługiwać. W Polsce robimy bardzo dużo w tym zakresie. Myśmy mieli taki duży program z małej szkoły Wielki Świat i tutaj chcemy rozszerzyć to od przedszkola począwszy aż do liceum. Chcemy, żeby Giżycko było pierwszym takim miejscem w Polsce, gdzie wszystkie dzieci mogą zapoznać się z robotami. Będziemy się łączyli ponad głowami, czyli będziemy się łączyli przy pomocy internetu, będziecie mieli helpdesk i w ten sposób, jeżeli trzeba będzie odpowiadać na jakieś pytania, to ktoś inny będzie po prostu odpowiadał na wasze wątpliwości. Mamy programy nauczania dla tych wszystkich klas i szkół, dlatego że robimy to we Wrocławiu od dłuższego czasu. Z tymi naszymi dziećmi we Wrocławiu eksperymentujemy, a teraz po sukcesie się tutaj, u państwa, doszliśmy do wniosku, że czas zrobić to na większą skalę. Pani burmistrzu, moim marzeniem jest, żeby ta miejscowość, ta piękna miejscowość stała się stolicą regionu w zakresie robotyki szkolnej. Żeby można było rozwijać zawody między jedną miejscowością i drugą. Żeby inne miejscowości wokół przyjeżdżały tutaj u państwa i żeby były rozgrywane mistrzostwa regionu w zakresie robotyki. Regulaminy mamy, wiemy jak to zrobić. Będzie tylko potrzebna wasza wola, żebyście chcieli się tym zająć. Dzisiaj pokażemy wam za chwileczkę walki robotów mini sumo. To są roboty walczące. Jak to wygląda? Jest tutaj dojo. To jest taka czarna płyta z białym obramowaniem. Dlaczego z białym obramowaniem?
dlatego że roboty, które tutaj są, mają czujniki i one muszą dojechać i przed białym się cofnąć. Czyli to nie może być tak, że on spadnie, bo kto widział, jak walczą zawodnicy mini sumo? Tacy grubi panowie łapią się i się przepychają. I ten, który jest zepchnięty, ten przegrał. Tak samo będą walczyły te roboty. Jeden robot musi znaleźć drugiego robota i go spychać. Ten, który wypadnie poza białą linię, ten przegrał. Stąd są dwa roboty na takim dojo. Te roboty są o różnym stopniu zaawansowania. Można te roboty składać, ale dla tych, którzy są troszeczkę starsi, z gimnazjum, z liceum, można te roboty programować. I to będzie jak gdyby waszą możliwością. Również nie widzę w tej chwili szkoły podstawowej, bo była szkoła podstawowa przed chwilą. Odeszli już, ale dla nich też będzie specjalny program robotyczny, troszeczkę łatwiejszy niż dla was. I chcielibyśmy, powiem wprost, panie burmistrzu, w ciągu jednego roku szkolnego wdrożyć to wszystko tutaj u państwa. To są modele robotów. To są modele robotów od pana. Popatrzcie się, jak małe dzieci już w tej chwili weszły w świat robotyki. Jak im się to strasznie spodobało. Ktoś mógłby powiedzieć, no gdzie tutaj, prawda, robotyka? Ktoś może powiedzieć, że tutaj dzieci się nie nadają do robotyki. To jest nieprawda. Co jest lepiej robić? Chodzić do lasu na grzyby i żyć z handlu grzybami, czy zająć się robotami i zarabiać 10 razy więcej? To są proste pytania. Wy też musicie się zastanowić, co zrobicie, jak skończycie szkołę, co będziecie w życiu robili. Nie możecie być gorsi niż młodzież w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. Wy jesteście tak samo dobrzy jak oni. Wróciłem w tej chwili z Moskwy, gdzie wygraliśmy zawody elektrycznych pojazdów. Z całego świata ludzie zjechali, studenci z mojej uczelni wygrali. Polacy są tak samo dobrzy jak i inni. I to nieważne, kto z jakiej rodziny pochodzi, czy z polskiej, z ukraińskiej, niemieckiej, białoruskiej, rosyjskiej, to nie ma znaczenia. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy mówią językiem polskim, należą do najbardziej inteligentnych ludzi na świecie. Są badania na Uniwersytecie Stanforda zrobione, mówiące o tym, że ci, którzy znają język polski, należą do najbardziej inteligentnych nacji na świecie. Najlepsze programy na świecie piszą Słowianie. No i wy tutaj tacy jesteście. To jak to jest? Jak wy macie takie pomysły, jeżeli młodzież polska w testach PISA jest na drugim, trzecim miejscu na świecie, to wy nie dacie rady tego zrobić? Ja jestem pewien, że tak będzie. Ponieważ wykład nie powinien być za długi, więc ja już będę kończył. Natomiast obiecuję, że na następne zawody, jeżeli będą tutaj organizowane, przyjadę. Być może nawet przyjedziemy tym samochodem autonomicznym, będzie można sobie tym samochodem pojeździć. Ale jest jeden warunek. Wy sami się w to zaangażujecie, nauczyciele pomogą, pan burmistrz pomoże i w ciągu roku to zrobimy. A teraz chciałbym prosić pana Arka, który opiekuje się kołami robotycznymi w Biskupcu, to jest miejscowość pod Olsztynem, żeby powiedział, że to nie jest takie trudne, że młodzież tam u pana to już zrobiła. Proszę bardzo, panie Arku. Tak, to nie jest takie trudne. To na pewno. Tu są moi uczniowie, zapraszam. Dziś, w dniu dzisiejszym już w gimnazjum, ale niedawno byli w szkole podstawowej i to właśnie oni zaczęli budować te roboty. Na podstawie instrukcji, w którą byliśmy zaopatrzeni, daliśmy radę bez żadnego problemu. Troszkę się wczytać, troszkę popracować, troszkę własnej inwencji,
a najważniejszej inwencji dzieci, które to robią, możemy to zbudować. Każdy pomysł jest dobry, z każdego korzystamy. To są roboty mini sumo, tak jak mówił. One walczą, ale nim zaczęliśmy je budować, szkoła, dzieci ze szkoły, z klas pierwszych, rozpoczęłyby pracę z robotami. To właśnie są pomysły dzieci w klas pierwszych. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba. Trochę zbędnych opakowań, troszeczkę inwencji i wszyscy mogą się zaangażować. Oprócz tych robotów mamy jeszcze oczywiście rysunki, ale to wiadoma sprawa, że taki etap przechodzimy. Rysujemy, budujemy i składamy. Zapraszam. To są mistrzowie naszej gminy. Zajęliśmy pierwsze dwa miejsca w pierwszych zawodach. A zaraz zobaczycie, jak to działa. Niby nic, ale jednak. Uwaga. Start. No, robot został wypchnięty poza linię 1-0 lata. Troszkę brak smarowania i nie otwiera się nam tutaj jedna. Start. Jak widać, szanse są wyrównane. To są roboty, które są przygotowane do walki. To są roboty, które mamy po zawodach. W takim składzie, w takim zestawie optymalnie pracują, ale zestaw, który otrzymujemy, umożliwia nam zbudowania 4, może 5 rodzajów różnych robotów. Walczących, tak? Tylko w zupełnie innej konfiguracji. Możemy robić na dużych kołach, na małych, na jednej osi, na dwóch. Możliwości są różne. Tak samo jak tamte tak zwane śmieciuchy. Zależą od naszej inwencji, tak samo te również, to jest tylko i wyłącznie nasza inwencja. Panie Arku, małe pytanie. Te roboty siebie widzą na tej macie? Tak. One szukają siebie i w momencie, kiedy zobaczą, starają się zepchnąć jeden. Czyli mają jakiś zestaw czujników, które... Czujniki, dalmierze, czujniki, które nie pozwalają zjechać z pola, czujniki, które się widzą i powodują to, że na tego. I możemy oprócz tego programować na takie różne sposoby, że na przykład mogą jeździć po białej linii, który pierwszy, który dalej. No. A często zasilane? Akumulatory. Dwa akumulatory. Tyle tylko, że to trzeba ładować akumulatory co najmniej raz na 2 tygodnie. Także przed wakacjami demontujemy akumulatory do domu. Po wakacjach możemy znowu rozpocząć działalność szkoła już z nowymi uczniami. Ale czy na podstawie tych dwóch już egzemplarzy można je inaczej zaprogramować, że na przykład nie będą się szukały, tylko będą na przykład siebie unikały, uciekały? Się... Można. Można za pomocą instrukcji tam, w tych programach, tak? No. Cały zestaw z programowaniem jest w skrzyneczce. Czyli podsumowując, można złożyć robota uniwersalnego. W zależności od tego, jaki mamy pomysł, jak go zaprogramujemy, jakie ma funkcje. Dokładnie, zależy to tylko i wyłącznie od naszej inwencji. Trochę agresji, trochę. Lepsza taka niż na podwórku. Widzicie, że robot szuka ręki i można chce się bawić. Myśmy byli na premiera w ogrodach i w Warszawie, wszystkie dzieci z Warszawy bawiły się właśnie w ten sposób, czyli robot szukał ręki tego człowieka. Tak jak z psem, tylko kiełbasy nie trzeba.
nie gryzie. Rozumiemy, że to są takie roboty modelowe, małe, żeby łatwo było je złożyć, ale w skalę można powiększyć, czyli wszystko... To jest mini-sumo. Mini. Ja to powiem, te roboty mogą być. Najmniejszy robot, jaki do tej pory zrobiliśmy, to jest centymetr na centymetr. Jest jeden tylko taki robot w Polsce, też taki walczący. Czekamy na kogoś, żeby też zrobił drugi taki robot, żebyśmy mieli z kim walczyć. Na razie nie mamy z kim walczyć. Potem są następne roboty. Te są mini sumo, to jest 10 cm na 10 na 10. Potem są sumo i potem są roboty coraz to większe. I Mistrzostwa Polskich Robotów, na które już dzisiaj zapraszamy, będą rozgrywane w różnych kategoriach. Z tego co pamiętam, to firma na poprzednich Mistrzostwach Polskich Robotów zafundowała tablety. Tak, ci, którzy wygrywali, dostawali nagrodę tablet. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane tutaj u Państwa. Nie wszyscy tablet, tylko zwycięzcy, natomiast za drugie, trzecie i inne miejsca, to inne nagrody były przewidziane. W ogóle mamy w Polsce 15 konkurencji robotycznych. Chodzi o to, żebyście powoli weszli od tych najprostszych, to znaczy mini sumo, do tych, które będą bardziej skomplikowane. Teraz chciałbym poprosić jeszcze z Pana, bardzo proszę, z następnej szkoły, proszę. Witam Was, jesteśmy z zespołu szkół elektronicznych i informatycznych w Giżycku. Chyba najstarsza szkoła dzisiaj, tak? Bo mamy gimnazjum i szkoły podstawowe. Kształcimy w zawodzie technik mechatronik. Jednym z elementów kształcenia jest właśnie poznanie już takich zaawansowanych mechanizmów, z których składają się roboty. Nie skupiamy się może konkretnie na tym, żeby te roboty osiągały jakiś tam dokładny cel, ale skupiamy się bardzo na tym, jak te roboty działają, jak funkcjonują i jak wprowadzić właściwe sterowanie i zachowanie akurat tego robota w określonym stanowisku. Pokażę przykładowy program, który ma wgrany ten robot. Jest to program, który służy do poznawania otoczenia tego robota. Uczniowie, pisząc takie programy, programując tego robota, skupiają się właśnie na tym, jak sterować silnikami w takim robocie, sterować sensorami, aby te roboty wykonywały konkretny cel. I tutaj właśnie dochodzi już taka konkretna budowa tych wszystkich silników, tych wszystkich czujników, tak, które wchodzą w skład takiego robota, aby później na następnym etapie kształcenia na Politechnice czy na jakichś studiach wyższych, abyście mogli już budować i mieć podstawy do tworzenia takich robotów już bardziej przemysłowych, które nie służą już tylko do zabawy. Program, który uruchomię, jest programem do poznawania otoczenia tego robota. Robot dojedzie do któregoś z Was, tylko ewentualnie ja mogę przeszkodzić trochę. Jak widzicie, napotka przeszkodę, losowo wybiera jakiś kierunek ruchu, podąża w tym kierunku. Ma napisany specjalny algorytm, który po określonej liczbie zwrotów tego robota stwierdza, że cała przestrzeń zostanie już poznana, bo zatoczył pewne mało, zatoczył pewne obszar i po prostu przerywa działanie. Jest również wyposażony w kamerę. Tutaj, jak mój kolega stwierdził, robot może odnajdować jakieś elementy, może wyszukiwać konkretne kolory, które znajdują się w jego otoczeniu. Posiada wbudowaną kamerę, na którą nakłada się odpowiednie filtry, aby separować te kolory. Niewielkie ramię, bo tak jak mówię, jesteśmy dalej na procesie edukacyjnym. Niewielkie ramię, które służy do ewentualnie przenoszenia, odnajdywania jakichś tam elementów. No i tak jak tutaj wspomniano, już każdy robot posiada szereg czujników, których tutaj akurat w tym przypadku działanie szczegółowe, takie bardziej działanie poznacie w procesie edukacji. Robota można doposażać w inne ramiona, można doposażać w inne czujniki. Także jest to taki już bardziej zaawansowany przykład działania i współdziałania wszystkich tych sensorów i wszystkich tych elementów, z których składa się robot. To ja może zadam pierwsze pytanie. Kto by chciał się zajmować robotami?
Panie profesorze, niech pan liczy, uważnie. A kto z nauczycieli chciałby się zajmować robotami? Wiesz co, pewnie. Dzisiejszy przyjazd pana profesora, który nawet ja nie zliczę, ile pracy w realizacji robotyki wykonał, dla ilu renomowanych koncernów światowych pracował, jest takim wstępem do zainteresowania was właśnie robotyką. Chcemy pokazać, że można z naprawdę niewielkim nakładem zbudować coś ciekawego, coś, czego jeszcze na świecie nie ma, a nawet być może kiedyś na tym zarabiać. Jest to naprawdę otwarta dzisiaj droga i następną wizytę, jeżeli już możemy się dzisiaj tak umówić, to być może z tym samochodem, no, panie profesorze? A to będzie na zawodach. To znaczy, jeżeli dojdziemy do porozumienia, jeżeli znajdziemy tutaj chętnych, niektórych już tu widzę, do tego, żeby się zabawiać. Przy czym muszę powiedzieć, że w stosunku do tej naszej szkoły, to tutaj stosunkowo mało dziewcząt się karmi do tego. Ja we Wrocławiu zauważyłem, że w kołach robotycznych jest taka sama liczba kobiet, jak i mężczyzn. W związku z tym zachęcam również i panie. To nie znaczy, że wy musicie się wszyscy zajmować robotą. Wy musicie się z tym oswajać, wy musicie rozszerzać swoje możliwości intelektualne, żeby w przyszłości móc studiować, tak jak w tej chwili wszyscy zajmują się komputerami, tak jak wszyscy zajmują się komórkami, tak w przyszłości wszyscy będziecie zajmowali się robotami. W związku z tym to jest oferta, która składana jest do szkół. Ja chciałbym teraz poprosić prowadzących, żeby tutaj młodzież mogła podejść do każdego robota i porozmawiać, pobawić się, nawet rozegrać walki, a my chcielibyśmy porozmawiać jeszcze z państwami, którzy się opiekują tą młodzieżą, która będzie się tutaj przyszła. W takim razie, panie profesorze, ja proponuję tak, młodzież bliżej robotów, a my podejdziemy może bliżej nauczycieli, porozmawiamy chwilę na temat robotów.